to wydarzenie jest powiązane z Kopernikiem. Ta sytuacja sprawia, że mamy poczucie, iż wpisuje się to w cały rok i głównie w kongres, który za chwilę rozpoczniemy w Krakowie, a ponieważ ta świadomość, że ten południk krakowski był także przedmiotem zainteresowania naukowego Kopernika, to dla każdego, kto przychodzi tutaj, jest to nowość z racji tej, że normalnie przychodzimy do ogrodu botanicznego, żeby obserwować palmy, obserwować kwiatki, obserwować ptaszki. Natomiast to jest jeszcze część naszej nauki i naszego rozwoju naukowego, bo zarazem mamy tutaj obserwatorium astronomiczne. Przygoda z południkiem krakowskim zaczęła się łącznie już ponad 11 lat temu, kiedy rozpocząłem akcję Honorowy Południk Krakowski, której celem był właśnie przywrócenie Krakowowi jego polskiego Greenwich, o którym no, na długie, długie lata, wręcz na stulecia zapomniano. Dziś mamy efekt grubo ponad 4 lat wspaniałej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, którego owocem jest właśnie oznaczenie linii południka krakowskiego, tak aby Kraków znów powrócił do tego wielkiego rodziny miast świata, które miały swoje narodowe południki zerowe. Sam Mikołaj Kopernik przez lata korzystał właśnie z południka krakowskiego jako podstawy do obliczeń astronomicznych i w samym słynnym dziele o obrotach sfer niebieskich 4-krotnie wspomina o tym, że właśnie korzystał z południka krakowskiego, mimo że większość obserwacji wykonywał we Fromborku, który jest nieco nie na tym samym południku, ale południk krakowski miał na tyle wielką renomę w ówczesnej astronomii, że no, nie wypadało robić rewolucji światowej wiedzy o niebiosach nie na południk krakowski. Obserwatoria astronomiczne w Europie też podobnie jak tutaj w Krakowie pełniły tą samą rolę, że też prowadziły obserwacje meteorologiczne i te wyniki były zapisywane i obserwatoria jakby wymieniały się tymi danymi jakby naukowymi. Więc też te dane, które tu są, to są właśnie księgi z zapisanymi właśnie wynikami pomiarów tutaj dokonywanej na tej stacji, ale także niektóre z nich to są właśnie dane z innych stacji, które były otrzymywane z Europy.